Chyba każdy z nas myśli o swojej przyszłości. Zastanawiamy się, w jaki sposób będą w przyszłości wyglądały nasze rodziny, zastanawiamy się, jak wychowamy dzieci, zastanawiamy się, jak się ubezpieczyć, zastanawiamy się wreszcie, jak zalokować finanse, jeśli takie posiadamy. Od jakiegoś czasu chodzi za mną pytanie dotyczące tego, w jaki sposób będę umierał. I z premedytacją zadaję sobie to pytanie, bo pytanie o to, czy umrę, jest zupełnie niezasadne. Przecież wszyscy dobrze wiemy, że po prostu umrzemy, że to jest pewne. Amerykański polityk, filozof, myśliciel Benjamin Franklin dodawał jeszcze, choć trochę złośliwie, że nic nie jest tak pewnego jak właśnie śmierć i podatki. Ale drodzy, jak będzie to nasze umieranie wyglądało? Z jakiej perspektywy chcemy na to nasze umieranie spojrzeć? Zależy tylko i wyłącznie od nas. Tekst biblijny, nad którym mamy się zastanowić, dotyka także problemu śmierci, a w zasadzie tego, co może wydarzyć się po naszej śmierci. Podobieństwo o bogaczu i Łazarzu. A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały. I pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. Umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I rzekł: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem 5 braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł: Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Widzimy dwóch ludzi, dwóch bardzo różnych ludzi. Bardzo bogatego człowieka, który przyodziewa się w bardzo drogie ubrania. Czytamy, że szkarłat, purpura, to kolor królów, bogactwa, majętności, i drugiego, który jest totalnie biedny, jest na skraju ubóstwa, w zasadzie jest pogrążony w ubóstwie do tego stopnia, że jest wyrzucony poza margines społeczeństwa, jest do tego chory, owrzodziały, dzikie psy przychodzą i liżą jego rany. Obaj, zarówno ten bogaty, jak i ten biedny, umierają. Co dzieje się potem? Widzimy, że bogaty człowiek ze względu na swoje postępowanie, ze względu na to, że był nieczuły, ze względu na to, że
roztrwonił praktycznie swoje życie i życie wieczne, czy przygotowanie do tego wiecznego życia zostaje osadzone w rzeczywistości piekła. Obojętnie kto, co sobie by nie myślał o tej rzeczywistości, piekło istnieje. I ta historia mówi właśnie także o piekle. O piekle i o drugiej rzeczywistości, w której ten biedny człowiek doznaje pociechy. Rzeczywistości, w której znalazł się za sprawą tego, że Boży aniołowie po jego śmierci go tam przenieśli. Tak sobie pomyślałem, że największą naszą ludzką tragedią, czy tragedią ludzi, którzy nie chcą uwierzyć w to, że jest życie pozagrobowe, jest to, że trwonią po prostu możliwość czy nadzieję na to życie wieczne, na to życie szczęśliwe, na to życie w tej rzeczywistości, w której znalazł się ten biedny człowiek, Łazarz. Dzisiaj pytanie jest bardzo proste. Jak ty przygotowujesz się do swojej wieczności? Bo to, że umrzemy, jest pewne, ale to, gdzie znajdziemy się, czy gdzie znajdziesz się po swojej śmierci, zależy od ciebie. Dokąd zatem zmierzasz? Zapraszam serdecznie w najbliższą niedzielę na nabożeństwo. Będziemy chcieli porozmawiać bardzo szczerze na temat tego tekstu. Z Bogiem.